Witam wszystkich na spotkaniu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Dzień dobry. Ja może zacznę od tego, że jestem tak naprawdę fizykiem materii kondensowanej, więc mogą się Państwo zastanawiać, co ja tutaj robię, mówiąc na z pozoru zupełnie inny temat, teoria strun. Ale okazuje się, że teoria strun jest zadziwiająco bliska mojej tematyce badawczej, więc mam nadzieję, że to się trochę wyjaśnię podczas tej dyskusji. Ja zaczynałem, jak można się spodziewać, od takiej ambiwalencji, bo wydawało mi się, że to jest kolejny logiczny krok w fizyce. To jest po prostu nowa fizyka. Tak mi to zresztą zostało przedstawione dawno, dawno temu. To się zmieniło, zaczęło zmieniać, kiedy zacząłem studiować. I wtedy pamiętam, że przeczytałem pierwszy artykuł krytyczny wobec teorii strun. I takie zdanie, które mi trochę zapadło w pamięć, chociaż nie aż tak bardzo, żebym je mógł cytować z pamięci, więc parafrazując, że jest to teoria, która ma wtedy ponad 25 czy 30 lat i nie wyprodukowała sprawdzalnego rezultatu, tak? No i oczywiście, że tam 10 do 500, to jest standardowa liczba możliwych wszechświatów tej teorii, to jest tylko i wyłącznie liczba wszechświatów, które są nieodróżnialne od naszego, więc jest totalnie monstrualna. Coraz więcej ludzi zaczęło wypowiadać się wobec niej krytycznie. To, co zmieniło moje nastawienie, to jest dość niedawna historia. Rok 2012, mój instytut uczestniczył czy przygotował właściwie konferencję na temat teorii strun, więc pomyślałem sobie, że chętnie się dowiem, co ci teoretycy strunowi mają do powiedzenia. No i się zarejestrowałem na tą konferencję. I niesamowity zbieg okoliczności, jakoś tak tego samego dnia, czy następnego dnia, jakoś tak, mój wówczas opiekun naukowy, który jest też dyrektorem naszego instytutu, dał mi tutaj tą prackę. Nie wiem, czy to będzie widoczne. String theory finds a benchmark, tak? Czyli teoria strun znajduje... Benchmark to można powiedzieć jest taki kolega z ławki, tak? Jest to praca na temat właśnie zastosowania teorii strun w fizyce materii skondensowanej. Ja przypomnę, właśnie zajmuję się fizyką teorii skondensowanej i między innymi tutaj jest też kolejna pracka. Strange and stringy, tak? Czyli dziwne i strunowe. To jest praca na temat tak zwanych dziwnych metali. I ona została napisana przez Subira Sachdeva, który jest takim guru w temacie, której ja się zajmuję, czyli kwantowe przejścia fazowe. Pod wpływem tych pracek i pod wpływem tej konferencji doszedłem do wniosku, że ta teoria strun to jest właściwie taka nowa matematyka i nie należy się spodziewać po niej, że ona da jakieś testowalne rezultaty, bo matematyka też nie jest testowalna. Ona po prostu daje nam narzędzia matematyczne, które mogą służyć do policzenia czegoś, co możemy sprawdzić. I okazuje się, że takim ciekawym rezultatem, który wynikł z teorii strun, to jest też całkiem niedawno, udało się policzyć lepkość plazmy kwarkowo-gluonowej przy pomocy teorii strun, czegoś, co się nazywa korespondencja AD z CFT, czyli anti-de Sitter i CFT, czyli konformalna teoria pola. Przy pomocy narzędzi matematycznych teorii strun udało się to policzyć i sprawdzić, z tego co pamiętam, właśnie w LHC, o którym Państwo słyszeli pewnie. Jest taki akcelerator pod Genewą, który odkrył między innymi cząstkę Higgsa. Założę się, że Państwo słyszeli o tym. Ja tu oczywiście nie jestem ani fizykiem, ani filozofem, tylko muzykiem, ponieważ interesuję się nauką. No i ja pierwszy raz zetknąłem się z teorią strun już dosyć dawno, co najmniej 12 lat temu. No i na początku bardzo mi się spodobała, bo spodobał mi się jej aspekt estetyczny, czyli próba teorii unifikacji wszystkich sił rządzących fizyką, która miała taki bardzo radykalny i ciekawy wyraz. Bo tu ogólnie będzie to zapewne jeden z wątków naszej dzisiejszej rozmowy,
Czy w ogóle można mówić o rzeczywistości w kategoriach estetycznych? Tak? Tutaj niektórzy ludzie się bardzo temu sprzeciwiają, bo przecież rzeczywistość jest przypadkowa, jak większość z nas uważa, nie ma żadnego twórcy. No tym niemniej moim zdaniem rzeczywistość jest w jakimś sensie estetyczna, bowiem no, to wszystko, co widzimy, to wszystko, co nas otacza, składa się de facto z bardzo prostych cząsteczek elementarnych, których jest tylko ileś tam konkretnie rodzajów. Tak? No, mamy tablicę Mendelejewa, która opisuje wszystkie rodzaje pierwiastków, jakie istnieją, ale te pierwiastki, które widzimy, to jest znacznie mniejszy zakres, tak? Bo nie widzimy tych super ciężkich pierwiastków, one raczej nie występują na co dzień w naszym środowisku, a jeśli już to w śladowych ilościach. No więc to w jakimś sensie jest estetyczne, tak? Że cała rzeczywistość, jaką widzimy, składa się z czterech podstawowych sił i de facto z kilkunastu pierwiastków, które rzeczywiście są popularne, tak? Na to jakby padają nasze oczy zazwyczaj i dzięki temu w ogóle widzimy, myślimy, jesteśmy, więc można to wszystko obserwować w kategoriach estetycznych. No drugą rzeczą, która mi się spodobała w teorii strun, no to było to, że ona była dalszą jakby kontynuacją drogi Einsteina odkrywania rzeczywistości, którą można po prostu nazwać drogą geometryczną, tak? Że w jakimś sensie teorie Einsteina są geometryczne, tak? Są związane bardziej z geometrią niż czymkolwiek innym. Mamy cztery wymiary. No i ogólnie Einstein udowodnił, że można coś tak bardzo abstrakcyjnego jak czwarty wymiar potraktować jako pełnoprawną część rzeczywistości. I okazało się, że rzeczywiście ten czwarty wymiar, wymiar czasowy, jest jakby skorespondowany z pozostałymi trzema wymiarami przestrzennymi. Także z tego, co wiem, z tego, co czytałem, również twórcom teorii strun przyświecała podobna idea, podobna chęć pójścia dalej drogą Einsteina w stronę dalszego mnożenia wymiarów, które potencjalnie może zunifikować rzeczywistość, rządzące nią siły fizyki. Tak? Bo głównym problemem, dla którego w ogóle powstała teoria strun, no było to, że trzy siły fizyczne, które opisuje fizyka cząstek elementarnych, w żaden sposób nie były spójne, korespondentne z siłą kosmologiczną, z grawitacją, tak? Z siłą odkrytą i zbadaną w pełni przez Einsteina, która została powiązana z masą, prawda? I z pędem i tak dalej. Czyli to są jakby dwa zupełnie oddzielne światy w fizyce i potrzebne są różne próby, różne hipotezy, które miałyby te siły połączyć. Oczywiście można założyć, że wszechświat się składa z niespójnych sił, tak? Że po prostu to też jest możliwe, tak? Że jedne siły nie mają nic wspólnego z drugimi, tak? Czyli jakby wszechświat jest dwuwymiarny, znaczy w sensie dwubiegunowy, tak? Że rządzą nim zupełnie różne kategorie sił. No ale fizykom się to nie podobało. Ogólnie cała współczesna nauka jednak dąży do pewnego rodzaju monistycznego poglądu, że wszystkim jakby rządzi no jakaś jednorodna w najbardziej swojej głębokiej postaci rzeczywistość, że nie ma jakichś alternatywnych rzeczywistości występujących równolegle, a w tym momencie no właśnie takie rozdzielenie sił fizycznych teraz i na zawsze no byłoby no, przyznaniem się do zupełnie innego myślenia o nauce i jakby w jakimś sensie nieestetycznego, chaotycznego, polegającego na tym, że mamy elementy, które zupełnie do siebie nie przystają i to tak podstawowo jak to, co rządzi materią na poziomie molekularnym i to, co rządzi materią w skali kosmologicznej. No sama teoria strun w tej swojej pierwotnej postaci, która zawierała głównie struny złożone z wielu wymiarów i która tłumaczyła podstawowe molekuły materii, czyli kwanty, jako i bozony, bozony, czyli kwanty oddziaływania, tak? Dobrze mówiłem, kwanty oddziaływania? Czyli jakby cząstki materii i energii zarówno, tak? Uzależniała to wszystko od drgań takiego samego materiału, struny, tak? W różny sposób drgania. Co oczywiście musi się kojarzyć z muzyką, prawda? Jak ktoś gra na skrzypcach, no to struny się nie zmieniają, tak? A muzyka się zmienia, prawda? Słyszymy różne utwory. Na skrzypcach można zagrać Mozarta, można zagrać Beethovena, można zagrać Bacha. I tak samo zdaniem postulowanej przez teorię strun na budowy wszechświata wyglądałaby rzeczywistość, że na tych samych strunach można wygrać zupełnie różne tematy, na przykład wodór w ostateczności, w ostatecznym rozrachunku, oczywiście złożony jeszcze z kilku takich strun, co najmniej, hel, tak,
cząstkę światła, foton, tak? Cząstkę czegoś innego, jakiś inny bozon. I to wszystko jakby było drganiem tego samego medium, tylko w inny sposób, tak? Czyli mamy tutaj przepiękną prostotę, którą można ocenić w kategoriach estetycznych, prawda? To wszystko by się sprowadzało w pierwotnym wymiarze teorii strun do bardzo jednorodnej rzeczywistości, tak? No i tutaj też oczywiście pojawiło się na samym starcie teorii strun przełamanie harmonii, przełamanie pierwotnej harmonii, polegające na tym, że trzy czy też cztery wymiary, włącznie z wymiarem czasowym, ekspandowały na początku, a pozostałe wymiary, w początkowej teorii strun to było 7 wymiarów, najpierw mówiono o 11 wymiarach, no skurczyły się po prostu, tak? Czyli jakby tutaj ta przerwana harmonia, przerwana równowaga, złamana symetria, ale może to jest najlepsze określenie, najczęściej używane, no zapewnia tą różnorodność, której jesteśmy świadkami na co dzień, rozglądając się wokół siebie i ubierając nawet jakiś sweter na siebie. No moim zdaniem jest to bardzo piękna, poetycka wizja, oczywiście niekoniecznie prawdziwa. No tak jak mówił Mariusz, teoria strun nigdy nie została eksperymentalnie dowiedziona. Istnieją różne jakby hipotezy, jak można to zrobić, na przykład być może istnieją nawet ślady strun w kosmosie, jeśli teoria inflacji jest prawdziwa i nie zaprzecza teorii strun, no to w tym momencie, w pierwotnym okresie Wszechświata, kiedy on był malutki, tak, był bardzo skurczony, był czymś bardzo niewielkim, jeśli jakiejś strunie udało się wejść w ten proces jakby bardzo szybkiej inflacji czasoprzestrzeni, no to wtedy ta struna mogła stać się gigantyczna, mogła pozostawić raczej jakiś gigantyczny ślad, który być może kiedyś naukowcy odkryją, jeśli teoria jest prawdziwa. Więc to jest jedna z takich nadziei na zweryfikowanie tej teorii. No i innych nadziei na razie nie ma, bo do tego, żeby dotrzeć do tak malutkich rozmiarów, żeby użyć w cudzysłowie takiego mikroskopu, który by miał tak dużą rozdzielczość, żeby tak malutkie postulowane elementy rzeczywistości, jakimi są struny, dojrzeć, no to się oczywiście takimi mikroskopami, które wcale nie są małe, są akceleratory, tak? Akcelerator można nazwać w jakimś sensie supermikroskopem, czymś, co pozwala wejść głębiej w świat materii, dać nam większe zbliżenie, które oczywiście postrzegamy tylko i wyłącznie po śladach, po torach cząstek, tak? Nie obserwujemy ich bezpośrednio, tak? Także jak tutaj no, budujemy ogromne, przebiegające pod dwoma warstwami akceleratory, jak wielki zderzacz hadronów, o którym Mariusz mówił, który jest pod w Genewie, tak, ale no jest na tyle duży, że jakby wychodzi poza miasto, tak, i jest zarówno pod Francją, jak i pod Szwajcarią, i to jest gigantyczne. No, niektórzy postulują, że żeby dojść do wielkości rozmiarów Plancka, które wymagają jakby takiej rozdzielczości wymaga teoria strun, no to trzeba by budować w zasadzie w przestrzeni kosmicznej jakieś gigantyczne akceleratory, żeby w ten sposób tą teorię próbować jakby eksperymentalnie, tudzież obserwacyjnie potwierdzić. No więc to jest ogromny problem. No, przez wiele lat śledziłem tą teorię, jak ona się komplikowała, jak miała różne swoje bardzo trudne momenty, jak później była wyśmiewana za to, że się dopasowywała do nowych odkryć, bo takie też elementy się zdarzały w tym wszystkim. Ale ja osobiście nadal jestem pełen optymizmu, że coś w tej teorii, może nie cała, jako taka, jaka jest, okaże się jednak prawdziwe, tak? Bo niejednokrotnie bardzo abstrakcyjna matematyka prowadziła nas jednak do prawdziwych, rzeczywistych odkryć, na przykład liczby ujemne, tak? Wychodziły z różnych równań w fizyce, no i je ucinano, tak? Stwierdzano, że to niemożliwe, żeby materia miała wartość ujemną, tak? Po czym odkryto antymaterię, czyli materię o wartości ujemnej, tak? Tak samo no, geometria einsteinowska, która była czystą geometrią, czystym modelem, no okazała się prawdziwa, tak? Fizyka einsteinowska jest jakby sprawdzona, czyli czasem bardzo abstrakcyjna matematyka, bardzo pozornie niezwiązana z rzeczywistością, nagle, nawet wbrew oczekiwaniom większości naukowców, okazuje się być prawdziwa. I na to też liczą zapewne no, miłośnicy teorii strun, naukowcy, którzy nadal starają się ją rozwijać. Kończąc już, no, powiem, że nie do końca wiem, jak się ma do teorii strun, do jej dalszych szans na bycie prawdziwą teorią lub jakąś pewniaczą teorią czegoś prawdziwego, no ma odkrycie bozonu Higgsa, tak? Bo to jest bozon masy, tak? W pierwotnej teorii strun bardzo ważny był grawiton, tak? Bozon to jest coś innego. No i to też wymaga jakiejś redefinicji, także tutaj nie wiem, czy bozon Higgsa jakby potwierdza jakby przypuszczenia, czy raczej je obala, czy jest na razie neutralny. Być może dowiemy się tym dopiero za jakiś czas, bo przecież badania nad bozonem Higgsa i jakieś jego definiowanie na pewno jeszcze trwają. Na pewno jedna rzecz w teorii strun, która jest też obecna w wielu innych teoriach unifikacji, nie tylko w teorii strun, wydaje się potencjalnie bardzo nośna i prawdopodobnie
no, jest to jakiś świat prawdziwej rzeczywistości, że nie żyjemy jakby w jednym wszechświecie, znaczy żyjemy w jednym wszechświecie, ale że cała rzeczywistość nie składa się tylko z jednego wszechświata, tylko najprawdopodobniej, przynajmniej sądząc po tym, w jaką stronę idą ludzkie odkrycia, tak, w jaką stronę idą ludzkie przypuszczenia, rzeczywistość jest multiwszechświatem, tak? Czyli składa się z bardzo wielu wszechświatów. Więc tutaj to jest duża waga teorii strun, że ona chyba najbardziej ze wszystkich teorii rozpropagowała myślenie o rzeczywistości jako o multiuniwersum, a nie tylko o jednorodnym wszechświecie. Nawiązując do słów Jacka, taki krótki rys historyczny bym zrobił, czym ta teoria strun jest, jak ona się rozwijała, dlaczego jest nam w ogóle teoria strun potrzebna. No, teoria strun, czy teoria tego typu jak teoria strun, czyli taka jednolita, zunifikowana teoria, jest nam potrzebna do tego, żeby zrozumieć wszechświat po prostu, czyli zrozumieć wszechświat od skali mikro, czyli skali najmniejszych odległości, po skalę makro, największych mas, największych odległości galaktyk całego wszechświata, ale również od początku czasu do jego kresu, no jeśli to powiedzenie ma jakiś sens, no to właśnie od początku do końca i w sensie pewnego rozmiaru, jak i w sensie czasowym. I w tej chwili w fizyce jest taka sytuacja, że mamy dwa języki, które nie za bardzo przystają do siebie. Jednym z tych języków jest teoria Einsteina, teoria względności, która mówi nam o tym, jak działa grawitacja, jak działa materia w wielkich skalach, w skalach planet, galaktyk, gromad galaktyk, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Drugim językiem, którym fizycy się porozumiewają, jest mechanika kwantowa, w szczególności model standardowy, czyli taki utrwalony już paradygmat, powiedzielibyśmy, teorii kwantów. No i problem polega na tym, że obydwie te teorie są bardzo dobrze potwierdzone, świetnie sprawdzalne, działające, znakomicie potwierdzone, jak powiedziałem, prawda, eksperymentalnie na wszystkie rozmaite sposoby, ale są ze sobą nawzajem niespójne. No i dlaczego w ogóle ta niespójność nas drażni? No, dlatego, że chcielibyśmy uzyskać jakiś spójny, jednolity obraz wszechświata, odpowiedzieć sobie na pytania, jak jest naprawdę, a nie jak widzimy to w kontekście teorii względności, czy w kontekście teorii kwantów. I teraz zawsze rozwój nauki, czy zwykle, rozwój nauki polegał na stosowaniu pewnych uniwersalnych, unifikacyjnych idei. Tak było na przykład z Galileuszem, który patrząc przez skonstruowany przez siebie teleskop zauważył, że gwiazdy to są inne słońce, prawda? Czyli że nasze słońce i te gwiazdy na nieboskłonie to jest to samo. Mamy do czynienia z tym samym rodzajem istnienia. W związku z tym zunifikował właśnie pewne doświadczenia. Z jednej strony doświadczenie, no nie wiem, jakie mamy patrząc na słońce, a na gwiazdy, co było dotychczas jakby rozdzielone. Dla starożytnych, czy dla epok wcześniejszych była sfera podksiężycowa i nadksiężycowa. To, co było tutaj na Ziemi, było zupełnie czymś innym. Rządziło się zupełnie innymi prawami niż to, co w tej sferze jakby niebiańskiej, nadksiężycowej się działo. I to jest przykład właśnie idei takiej unifikacji. Podobnie z Newtonem. Ja tu wziąłem specjalnie pomoc naukową w postaci jabłka. Słynna metafora, którą ponoć zresztą sam Newton wymyślił, o jabłku, czyli spadające jabłko podlega tej samej sile, która utrzymuje Księżyc na orbicie wokół Ziemi, która utrzymuje Ziemię na orbicie wokół Słońca. To była bardzo no, taka wielka, potężna, płodna, poznawczo unifikacja, ujednolicenie obrazu świata, prawda? Że zjawisko pozornie banalne, jak upadek jabłka na Ziemię, rządzi się tym samym, podlega tym samym prawom, jest w istocie tym samym, co ruch planet. I to była właśnie taka unifikacja. Następną wielką unifikacją był elektromagnetyzm. Do tej pory dwa różne zjawiska, takie jak elektryczność i magnetyzm, które postrzegano jako różne, zostały przez Maxwella ujednolicone w postaci jednego oddziaływania elektromagnetycznego i zostało to w dodatku pięknie ujęte matematycznie w postaci równań Maxwella elektromagnetycznych. Te równania Maxwella z jednej strony i teoria względności i teoria Newtona grawitacji stały się punktem wyjścia dla Einsteina, który pragnął, chciał, czy dokonał następnego kroku, kolejnej unifikacji. Na czym to polega? Z równań Maxwella, i tu Mariusz będzie mnie, mam nadzieję, wspomagał, wynika wniosek taki, że prędkość światła, czy w ogóle elektromagnetycznego oddziaływania jest stała.
i wynosi 300 tysięcy km na sekundę, mniej więcej oczywiście. Jest to nieprzekraczalna wartość w przyrodzie. Z drugiej strony grawitacja w newtonowskim sensie jest siłą, która oddziaływuje na odległość w sposób natychmiastowy. Tutaj mam kolejną pomoc naukową, którą zabrałem kotu swojemu. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że to jest pewien planeta, powiedzmy, i obiekt, to Newton wyobrażał sobie grawitację w ten mniej więcej sposób, prawda? Czyli, że no jest to jakiś rodzaj powiązania jednego obiektu z drugim. Teraz, gdybyśmy tą nitkę przecięli w momencie tego ruchu, no to kulka by natychmiast odpadła. To oddziaływanie byłoby natychmiastowe. I to właśnie zaniepokoiło Einsteina. No, jak to jest, że gdyby w danym momencie zabrać Słońce, wyobraźmy sobie taki katastroficzny eksperyment myślowy, to czy natychmiast Ziemia by odleciała w pustkę kosmosu, czy dopiero po jakimś czasie? No, Einstein twierdzi, że po jakimś czasie, ponieważ wszelkie oddziaływanie musi propagować w przestrzeni z pewną prędkością. W związku z tym Ziemia odleciałaby według Einsteina po jakichś 8 minutach, prawda? Kiedy fale te grawitacyjne doszłyby do nas. No i to była nieusuwalna sprzeczność pewna. To jest też jeden z motorów rozwoju nauki. To, że nauka rozwija się poprzez właśnie z jednej strony unifikacyjne idee, nowe pomysły, takie idee, które łączą z pozoru niezwiązane zjawiska w jeden spójny opis, a z drugiej strony poprzez eliminowanie sprzeczności albo wewnętrznych, albo sprzeczności z eksperymentem na przykład. No i Einstein wybrnął z tej zagadki, z tego paradoksu, z tej sprzeczności w ten sposób, że stworzył zupełnie nową teorię grawitacji, opartą, tak jak Jacek właśnie wspominał, na geometrycznym rozumieniu grawitacji, prawda? Czyli rozumiemy, że grawitacja jest zakrzywieniem przestrzeni, prawda? Czyli możemy sobie wyobrazić, że gdybyśmy to jabłko postawili na takiej membranie, która by ją ugięła, to wtedy obiekt mniejszy po prostu spłynąłby na ten większy obiekt. My to postrzegamy jako przyciąganie, tak naprawdę jest to zakrzywienie czasoprzestrzeni, które powoduje właśnie efekt przyciągania jakby grawitacyjnego. No i teoria Einsteina jest świetnie potwierdzoną teorią w ogóle empiryczną i Einstein próbował pójść krok dalej. Skoro jakby można było zintegrować elektromagnetyzm Maxwella z grawitacją, tworząc ogólną teorię względności, to można by pójść dalej i spróbować wszystkie znane wówczas siły przyrody w jednolitą teorię pola, taką to nazywał, ująć. I to, bo wówczas znana była grawitacja i elektromagnetyzm, bodajże, prawda, za czasów Einsteina. No i to była idea fix Einsteina, który próbował znaleźć taki opis fizyczny, taką teorię, która by z jednej strony zawierała i grawitację, i elektromagnetyzm. Przy czym paradoks polega na tym, że siła grawitacji jest o ile rzędów wielkości mniejsza od, nie wiem, elektromagnetycznej? Dużo. Dużo, czyli to jest, prawda, zero z kilkuset prawdopodobnie miejscami po przecinku. No wystarczy... Kilkadziesiąt. Prosty przykład, że całą grawitację Ziemi możemy zignorować czy pokonać ręką, prawda? W związku z tym te próby Einsteina no, nie powiodły się. No, on zresztą to była jego idea fix i on właśnie do końca życia próbował tą teorię pola znaleźć. W międzyczasie, i tutaj do teorii strun przechodzimy, inną próbę podjął matematyk niemiecki, Theodor się chyba nazywał, Kaluza, który postulował, że można takiej unifikacji dokonać, którą próbował zrobić Einstein, ale poprzez dodanie jednego wymiaru więcej. Kiedy dodał ten wymiar do swoich równań, okazało się, że wynikowo otrzymał równania bodajże Maxwella, czy jakieś podobne, prawda? W związku z tym, no, eureka, odkrył coś, prawda, że z równań Einsteina po dodaniu dodatkowego wymiaru kolejnego otrzymał elektromagnetyzm i pełen entuzjazmu napisał zresztą o tym Einsteinowi, który tak się na początku entuzjastycznie, a potem jakoś niezbyt do tego odniósł. No i to była jakby pierwsza próba sformułowania unifikacyjnej teorii w myśl tego, co Jacek mówi, właśnie geometrycznego rozumienia świata. Czyli mamy pewną podstawową geometrię, tak jak grawitacja jest geometrią w gruncie rzeczy, prawda, czy zaburzeniem przestrzeni, tak również elektromagnetyzm też może być interpretowany jako jakieś zaburzenie przestrzeni, z tym, że więcej wymiarowej. Ten więcej wymiar jest potrzebny do tego, żeby to zintegrować. W międzyczasie, kiedy Einstein ignorował te odkrycia Kaluzy,
powstawała mechanika kwantów, która w ogóle zupełnie z innej strony próbowała analizować rzeczywistość i to nie rzeczywistość grawitacyjną, ale tych cząstek. Tych cząstek pojawiało się coraz więcej. Odkrywano też nowe siły. Oprócz elektromagnetyzmu były oddziaływania silne, te, które wiążą jądra atomowe, czyli protony i neutrony w jądrze atomowym, oraz oddziaływania słabe. W związku z tym no, stan nauki jest taki, że mamy trzy oddziaływania na poziomie subatomowym, czyli to jest elektromagnetyzm, oddziaływanie silne i słabe, oraz jedno grawitację, która nijak nie pasuje jakby do pozostałych trzech. No można by z tym żyć, można by powiedzieć, prawda? Czyli można mieć teorię, że powiedzmy zajmując się mikroświatem czy elektrycznością, magnetyzmem, prawda, tworząc elektronikę i tak dalej, posługujemy się fizyką kwantów, wszystko działa, urządzenia działają. W piątek, sobotę i niedzielę, kiedy zajmujemy się kosmosem, obserwując gwiazdy i oddziaływania grawitacyjne, posługujemy się teorią względności. Można by jakby bez sprzeczności tak uprawiać. Natomiast nasze zrozumienie wszechświata, chcąc być spójne, czyli na przykład rozumieć mechanizm czarnych dziur, czyli obiektów o wielkiej masie, a jednocześnie mikroskopijnych rozmiarach, czy początek wszechświata, gdzie powszechnie teorią przyjętą jest teoria wielkiego wybuchu, czyli od pewnej osobliwości początkowej wszechświat się rozszerza. I żeby to zbadać, te początkowe stany wszechświata, znów potrzebujemy kwantowej grawitacji, czyli teorii kwantowej grawitacji, czyli takiej teorii, która jednoczy i tą skalę makro, i oddziaływanie grawitacyjne, i tą skalę mikro, czyli oddziaływania kwantowe. No i ten duch, to poszukiwanie unifikacji, które jest wspólne i jest odpowiedzialne za rozwój nauki, stoi też za powstaniem teorii strun. I teraz teoria strun, no właśnie takie rozwiązanie oferuje, czyli oferuje rozwiązanie polegające na tym, że możemy wszystkie oddziaływania znane nam w przyrodzie, słabe, silne i tak dalej, zobrazować poprzez zachowanie pewnych obiektów w przestrzeni. Jak gdyby tylko drganie strun, czyli obiektów, gdzieś ja tutaj miałem, o tutaj mam na palcu, czyli takich obiektów jak powiedzmy ta gumka, które sobie drgają i tylko geometria tego ruchu jest odpowiedzialna za wszystkie mierzalne właściwości wszechświata. Ja tu przygotowałem mały, znowu kolejną pomoc naukową mamy. To jest słomka połączona, tak? Teraz wyobraźmy sobie, jak to wygląda. To są oczywiście metafory, to nie są jakieś teorie matematycznie z teorii strun wynikające. Wyobraźmy sobie teraz tak, jaki ślad zostawiłyby te słomki na papierze, gdybym tymi słomkami ten papier przecinał. Powiedzmy z dołu w górę. No, próbowałem to narysować i to mniej więcej wyglądałoby w ten sposób. Na początku mielibyśmy, nie wiem, czy to będzie widoczne, Jacek, jakbyś mi to podtrzymał. Przecinamy tutaj, więc mamy jeden obiekt, kółko, o tutaj, może tak, od początku. I tutaj mamy drugie kółko. I teraz to przecięcie idzie tutaj i natrafiamy jakby przekrawając to w trójwymiarze. Stąd odrywa się jakby taka, nazwijmy to, cząstka. Biegnie do tej i tutaj się zintegruje. No, wygląda to podobnie do oddziaływania, jak model standardowy zakłada oddziaływanie między cząstkami. Cząstki dzielimy na bozony i fermiony. Fermiony to jest ta, powiedzmy, materia stała, a bozony to cząstki, które przenoszą oddziaływanie, czyli jeśli coś się przyciąga czy odpycha, no to polega to na tym, jak zakłada model standardowy, że wymieniane jest jakieś oddziaływanie. I teoria strun sprowadza te wszystkie oddziaływania do pewnego zabiegu geometrycznego, czyli drgania strun w określonej przestrzeni. Te przestrzenie są oczywiście różne i wymiarowość tych przestrzeni może być różna. Jest od 7 do 9, poprzez 9, 11 do chyba 26 wymiarów, prawda? Są różne jakieś tam wersje tej teorii strun. W każdym razie skomplikowany mechanizm bardzo wielu cząstek elementarnych, bo w teorii, w modelu standardowym tych cząstek jest bardzo dużo. Są mezony, bozony, bozony pośrednie, antycząstki, jest cała masa. Jeden z fizyków nawet po kolejnych odkryciach powiedział, jakiś cząstek elementarny powiedział, a kto to zamawiał, prawda? Czyli no, że za dużo trochę tego jest. Teoria strun ujednolica ten opis, sprowadzając wszystko do drgania, jak mówię, pewnych bardzo prostych obiektów, których jedyną prawidłowością jest to, że ona zawsze przyjmuje jakby objętość czy obwód najmniejszy z możliwych.
No i w zależności od geometrii przestrzeni ten obwód się zmienia, struny drgają, generując wszystkie właściwości świata. No ja próbowałem na prostym przykładzie jakby pokazać, jak na przykład można w takim geometrycznym rozpisaniu wyobrazić sobie oddziaływanie między cząstkami poprzez wymianę bozonu jakiegoś, prawda? I ta teoria strun robi to w sposób bardzo elegancki, bardzo prosty, no bo tak jak obserwowaliśmy, to starałem się jakoś zarysować logikę rozwoju nauki, że formuje pewną prostą ideę, uniwersalną i tłumaczy bardzo wiele zjawisk, różnorodność cząstek, grawitację, wszystko jest tutaj zawarte. I ta teoria strun obiecuje właśnie wszystko, jest eleganckim rozwiązaniem, ale co daje naprawdę? No i tutaj zaczynają się kłopoty i rodzą wątpliwości. Mianowicie mówimy tutaj cały czas teoria strun to, teoria strun tamto, natomiast teorii strun jako takiej nie ma. Jest co najmniej pięć w tej chwili chyba, nie wiem czy się poprawnie wyrażam, no, w każdym razie kilka sformułowań teorii strun. Jest jakieś jedno sformułowanie M-teoria, ale jej równa nikt nie opublikował, to znaczy jest to pewna idea, w którą wierzą fizycy, natomiast w sensie twardej publikacji i wykładu tej teorii nie ma. Poza tym teoria strun ma potężną ilość rozmaitych parametrów, które jest to teoria oderwana od empiry w pewnym sensie. I jako teoria spekulatywna w tym sensie, no jest nieodporna na rozmaite regulacje, prawda? Czyli wyobraźmy sobie, że mamy jakieś takie urządzenie, w którym możemy rozmaite parametry przestawiać i za każdym razem dopasować się do obrazu, który chcemy wygenerować, czyli na przykład jakiegoś eksperymentu, czy jakichś, nie wiem, wyobrażeń naszych na temat tego eksperymentu, więc tych parametrów jest bardzo dużo. I wbrew pozorom jest to słabość tej teorii, dlatego że ona nie jest w stanie zderzyć się z faktami, no, jakimikolwiek by nie były, bo zawsze jesteśmy w stanie tak przestawiać te parametry, żeby to wszystko pasowało. No to przypomina trochę taką blondynkę z anegdoty, że jej nie obchodzi wzrost cen benzyny, bo ona i tak tankuje zawsze za 5 dych, prawda? Więc tutaj jest podobna sytuacja, że za każdym razem jesteśmy w stanie to jakby no przejść do porządku dziennego, zmieniając pewne parametry. Teoria strun w nauce tej jaką mamy, czyli w instytutach fizyki, na uniwersytetach, głównie w Stanach Zjednoczonych, jest poglądem w tej chwili dominującym i to poglądem, gdzie kariery naukowe młodych naukowców, jeśli nie są związane z teorią strun, często przepadają, więc młody adept fizyki teoretycznej, chcąc czegoś dokonać, chcąc publikować w czasopismach, które są odpowiednio prestiżowe, czy dostać granty jakieś, czy pieniądze na badania, raczej będzie próbował coś zrobić w teorii strun niż w jakichś alternatywnych programach. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że ta pozycja w tej chwili teorii strun jest na tyle dominująca, że ona po prostu tłamsi inne możliwe podejścia do tego samego zagadnienia, czyli unifikacji sił, a takie podejścia wyłaniają się na horyzoncie. Ja tylko wspomnę krótko o jednym. W każdym razie jest to teoria moim zdaniem spekulatywna, przez ten brak komunikacji z empirią, z doświadczeniem, dziedziczy jakby błędy nauk społecznych w pewnym sensie, prawda? Gdzie też jesteśmy skazani na spekulacje, ponieważ siłą rzeczy nie za bardzo możemy eksperymenty przeprowadzać, albo są one ograniczone i w związku z tym mamy bardzo dużo różnych konkurujących teorii i można sobie pogadać na ten temat do upadłego, bez żadnych rozstrzygnięć. No, takim przykładem dla mnie było jedno z naszych ostatnich posiedzeń, kiedy mówiliśmy o tym, że osoby homoseksualne są refleksyjne bardziej na przykład. Po czym się okazało, że ta teoria, no to tak, to nie wiadomo kto to są te osoby homoseksualne, bo trudno tą grupę zlokalizować i nie wiadomo co to jest refleksyjność. Rodzi wielkie nadzieje, bardzo dużo obiecuje, ale nie spełnia oczekiwań, jakie byśmy, no, powinniśmy oczekiwać względem teorii naukowej jako takiej. A są różne inne alternatywne programy badawcze i na przykład jedną z takich teorii jest teoria szokująca, którą bodajże Marka Dena, nie wiem jak on się czyta, to jest argentyński fizyk, teoretyk, sformułował, że grawitacji nie ma. Czyli, że mamy do czynienia tak naprawdę z trzema siłami, a grawitacja jest pewnym efektem emergentnym. Co to znaczy? Że tak jak fale na wodzie nie są do odczytania z właściwości cząstki wody. Czyli jest woda, są poszczególne cząstki wody, ale w nich falowania nie ma.
Natomiast to falowanie ewidentnie obserwujemy, jeśli te cząstki zbierzemy w wielką masę, wielką ilość, zaczynamy mieć do czynienia z takim zjawiskiem jak falowanie. Być może jest tak samo z grawitacją, że ona nie istnieje, jest pewnym efektem emergentnym, takim wyłaniającym się na następnym poziomie. Ja muszę trochę sprostować tutaj, być może rozszerzyć to, co powiedzieli moi przedmówcy. Tak, więc może na początku uzupełnię to, co mówiłeś na temat właśnie tej teorii Kaluzy. To była świetna rzecz. Właśnie tak jak tutaj Wojtek wspomniał, okazuje się, że jak się doda tylko jeden wymiar do ogólnej teorii względności, równania Maxwella po prostu wyskakują same z siebie. Nagle okazuje się, że mamy magnetyzm, chodzi tak o. Ale oczywiście no, Kaluza napisał list do Einsteina pełen entuzjazmu. Einstein początkowo też był rozentuzjazmowany. No ale nagle taki pragmatyk w nim się odezwał, no dobrze, ale gdzie jest ten piąty wymiar? Jakby nie obserwujemy go, widzimy tylko te cztery wymiary, tak trzy przestrzenne plus czas. I Oscar Klein wpadł na pomysł, że ten wymiar może być taki skompaktyfikowany, może być po prostu zawinięty bardzo ciasno, także na poziomie makroskopowym my go nie widzimy. Ale niestety okazuje się, że jak się to zrobi, to ta magia teorii Kaluzy przestaje działać. Okazuje się, że jednak równania Maxwella potrzebują trochę miejsca i nie można tak zawinąć sobie przestrzeni, żeby to działało. Ale to zawijanie Kleina jest obecne w teorii strun właśnie. Ono przetrwało do teorii strun. To jest ten słynny manifold Calabi-Goyau, który Państwo widzieli na plakatach. To jest takie dwuwymiarowe cięcie przez manifold Calabi-Goyau. To jest właśnie takie zawinięcie, jak się w jedną stronę zawinie, drugi raz zawinie, trzeci raz zawinie i tak sześć razy. Sześć wymiarów się w ten sposób skompaktyfikuje, to się dostaje właśnie coś, co się nazywa manifold Calabi-Goyau. Okej, ja właściwie chciałem też taki krótki rys historyczny teorii strun przedstawić. I tutaj mnie trochę właśnie koledzy ubiegli, ale mimo wszystko to jest interesujące, że teoria strun tak naprawdę zaczęła się od materii skondensowanej. Okay? Przypominam jeszcze raz, ja się zajmuję materią skondensowaną. Państwo mogą pewnie w tym momencie się wydawać, że to ja się tak zajmuję tą teorią materii skondensowanej, że mi się wszystko kojarzy z teorią materii skondensowanej. No, ale to jest akurat rzecz, którą się dowiedziałem na tej konferencji teorii strunów, na której byłem. Okazuje się, że teoria strun została sformułowana po raz pierwszy przez Gabriele Veneziano, fizyka włoskiego, żeby wyjaśnić właśnie tę masę cząstek, które nagle fizycy zaczęli odkrywać w latach 60. w akceleratorach cząstek. Gabriele Veneziano zauważył, że one budują taką hierarchię i zaczął formułować teorię na ten temat. I teraz źródła trochę są nieprecyzyjne w tym momencie, bo jedni twierdzą, że co dopiero Leonard Susskind zauważył, że teoria Veneziano jest teorią strun, że opisuje właśnie drgające struny. Z kolei jeden z takich głównych ludzi, którzy teraz się zajmują, Edward Witten, twierdzi, że Gabriele Veneziano od samego początku wiedział, że to jest teoria strun. Więc no, nie wiadomo do końca, komu wierzyć. Natomiast tak z tej perspektywy dzisiejszej, tak retrospektywnie, to wiadomo, dlaczego to podejście działało. Bo mogę powiedzieć od razu, że to podejście zawiodło dzięki sformułowaniu kwantowej chromodynamiki kwantowej, ono jakby odeszło w niepamięć z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że ono potrafiło opisać tylko bozony, czyli tylko tak zwane mezony. Mezony to są bozony pośredniczące oddziaływania między innymi
silne. To są, dzisiaj rozumiemy, że to są pary, zbudowane są z pary kwarków. I teraz tak zacząłem mówić, że wiemy retrospektywnie, dlaczego teoria Veneziano działała. Okazuje się, że jak się popatrzy na pole Younga-Millsa, które po kwantyzacji daje nam właśnie kwantową chromodynamikę, okazuje się, że linie sił pola Younga-Millsa przyciągają się i tworzą takie strunowate obiekty, można powiedzieć. Dzisiaj to rozumiemy w kategoriach kwantowej chromodynamiki, że po prostu nośniki oddziaływania kolorowego, czyli tak zwane gluony, mają również kolor, więc również ze sobą oddziałują, więc to jest jakby echo tego. I okazuje się, że właśnie jak mamy dwa kwarki, one oddziałują kolorowo, to można sobie wyobrazić właśnie, że między nimi jest rozciągnięta taka struna właśnie z tych, można powiedzieć, linii sił pola i można rozważać różne jej mody drgania i tak dalej i to całkiem nieźle działa, aczkolwiek niestety, ponieważ mamy tą parę kwarków, to opisuje właśnie tylko mezony. Nie da się w ten sposób opisać hadronów i tak dalej. Ale, co ciekawe, zauważono, że ta teoria przewidywała istnienie jeszcze jednej cząstki, której nie obserwowano w akceleratorach, która miała spin 2. Wszystkie obserwowane mezony mają albo spin 0, albo spin 1. Nie ma żadnego mezonu, który miałby spin 2. Dzisiaj to rozumiemy w tej kategorii, że kwarki mają spin 1, 2, więc albo się dodają tak, że mają spin 1, albo się znoszą i mają spin 0. Wtedy mówimy o tak zwanych bozonach skalarnych. Między innymi mezony pi są mezonami skalarnymi. I kiedy ta teoria, tak jak mówię, zawiodła, okazało się, że ten bozon o spinie 2 to jest dokładnie to, co potrzeba do teorii grawitacji. To jest właśnie grawiton, o którym wspomniał Jacek. To jest zupełnie coś innego niż odkryty bozon Higgsa, bo bozon Higgsa ma spin 0. To jest jedyna znana cząstka elementarna, która jest bozonem skalarnym, czyli właśnie ma spin 0. Tak, ta początkowa teoria, która opisywała tylko bozony, dzisiaj ją się wciąż nazywa bozonową teorią strun, ona potrzebowała 26 wymiarów. Ta liczba tutaj padła, właśnie Wojtek mówił. Dzisiaj jest już trochę lepiej, bo nie potrzebujemy aż 26 wymiarów, tylko albo 10 w przypadku takich normalnych teorii strun, 5. Albo 11 w przypadku M-teorii. Więc tak jak mówię, kiedy ta teoria padła i zaczęto się zastanawiać, ok, może to jest jednak teoria grawitacji, a nie oddziaływania silnego, to jest taką ciekawą rzeczą. Tak? Próbowano opisać jedno, a okazało się, że ok, ale te równania opisują zupełnie co innego. To jest coś... Ciekawy predykament, że tak powiem, ciekawa sytuacja, żeby się w niej znajdować. Ale wciąż był ten problem, że ta teoria opisuje tylko bozony. Co się dzieje z pozostałą połową świata, właściwie z całą materią, która jest zbudowana z tak zwanych fermionów, które mają spin właśnie na drugie, tak jak wspomniałem. I tutaj dokonano zabiegu, który w mojej opinii jest takim wkładaniem ręką trochę. To się nazywa supersymetria. I wszystkie te teorie, które te pięć pozostałych teorii strun, które są dzisiaj tak popularne, to są teorie, które właśnie zawierają supersymetrię. Supersymetria polega na tym, że po prostu postuluje się, że istnieje właśnie taki drugi sektor supersymetrycznych cząstek. Są tak zwane selektrony, skwarki, które odkryto ze słoniny, można zrobić, tak? Żart. I tym podobne, więc wszystkim cząstkom materii odpowiadają odpowiednie
supersymetryczni, odpowiedni supersymetryczni partnerzy, czyli właśnie z elektrony, z kwarki i tak dalej. Natomiast bozonom oddziaływania odpowiadają też fermiony, tak? To są na przykład grawiton, tak jak mówiłem, jest bozonem, który postuluje się, że przenosi grawitację. Gravitino to byłby supersymetryczny partner grawitonu, który jest fermionem, tak? Czyli taką cząstką materii. I pojawiło się pytanie, no dobrze, ale gdzie są ci supersymetryczni partnerzy? Jakoś nie obserwujemy ich. Więc teoretycy strunowi mają na to gotową odpowiedź. No, wszystkie po prostu okazało się, że są niestabilne i po prostu się rozpadły. No, bardzo, bardzo wygodna rzecz, ale okazuje się, że no, co najmniej jeden powinien zostać. Powinien być najlżejszy superpartner, który jest stabilny, bo cząstki supersymetryczne nie mogą się rozpadać na cząstki tylko nie supersymetryczne. Tak? Ta symetria musi być jakoś zachowana, więc musi być jedna taka cząstka. No i wciąż jej się szuka. Oczywiście do tej pory nie została znaleziona. Gdyby się udało, to byłoby to, no, byłby to, można powiedzieć, triumf w teorii strun, bo supersymetria została właśnie, tak jak mówię, włożona ręką, żeby ta teoria strun w ogóle działała. Więc tak, w ten sposób doszło do takiego właśnie przeformułowania tej teorii strun z teorii oddziaływania silnego do teorii, w cudzysłowie można powiedzieć, wszystkiego. Nie przepadam, szczerze mówiąc, za tym określeniem, bo jednak wyjaśnić wszystko to potrzebujemy teorię fundamentalną plus masę przypadków. Natomiast to co mówię w tej chwili, to teoria strun była, jak zawiodła jako teoria oddziaływania silnego, tak jak mówię, to jakby zeszła do podziemia tak naprawdę i wyszła z tego podziemia dopiero w latach 80., kiedy zajął się nią wspomniany Edward Witten, który jest no po prostu, to jest geniusz, może i na miarę Einsteina można powiedzieć. To jest człowiek, który ma w tej chwili najwięcej publikacji, takich no, najbardziej wpływowych publikacji, można powiedzieć. Nie tylko liczba się liczy, ale też liczba cytowań i tak dalej. Ile ludzi tego czyta i tak dalej. To jest jeden z najmądrzejszych ludzi w tej chwili, który stąpa po tym gruncie. I ten sam Edward Witten w roku 95 sformułował właśnie M-teorię. I w przeciwieństwie do tego, co było napisane, co tutaj było mówione, M-teoria to jest teoria, która właśnie jednoczy te wszystkie pięć różnych teorii strun. To są po prostu różne jej granice, można powiedzieć. Jedna teoria, jakby kiedy parametry się wybierze w jeden sposób, dostajemy jedną teorię strun, inaczej dostajemy drugą teorię strun i tak dalej. To, co jest dla mnie najbardziej interesujące, zdarzyło się akurat w roku 97. Bo w 97 tutaj również wspomniany Juan Maldacena sformułował właśnie tak zwaną korespondencję ADS-CFT, o której ja trochę wspomniałem. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, która się według mnie wydarzyła i która właśnie powoduje, że ta teoria strun może się do czegoś nadać. Więc może parę słów na temat, co to jest ta korespondencja ADS-CFT. Otóż rozszyfrowując te skróty, ADS to jest anti-de Sitter, to jest przestrzeń, która jest rozwiązaniem równań Einsteina bez żadnej materii, tylko i wyłącznie mamy stałą kosmologiczną, ujemną stałą kosmologiczną, więc to jest przestrzeń, która w każdym miejscu ma ujemną krzywiznę. To jest taka przestrzeń hiperboliczna, jak to się mówi.
Natomiast CFT to jest konform na teorię pola. To jest teoria, która to jest interesująca, nie ma skali. To znaczy nie ma w niej pojęcia odległości. Ona jest niezmiennicza na wszelkie transformacje, które zmieniają skalę, ale nie mogą zmieniać kątów. Więc, i to jest clue programu, że tak powiem, bo to są dokładnie warunki, które się dzieją w przejściach fazowych. Kiedy mamy punkt krytyczny, tak zwany, czyli na przykład możemy sobie wyobrazić, że mamy wodę, tak, która wrze w temperaturze 100 stopni, to 100 stopni to jest właśnie punkt krytyczny. I okazuje się, że w tym momencie, w takiej wrzącej wodzie, nie ma czegoś takiego jak odległość. Może mówi się w ten sposób, że fluktuacje, które są, mogą mieć dowolną wielkość praktycznie. Więc coś takiego jest dobrze opisywane właśnie konformną teorią strun, konformną teorią pola. Ja słyszałem takie określenie, że jak woda paruje, tak, to tworzą się bąbelki pary wodnej, tak? I przewidywanie jest takie, znaczy my to wiemy z matematyki, że te bąbelki mogą mieć dowolną wielkość, mogą być ekstremalnie małe wielkości, no może powiedzmy, okej, to jest w takim przybliżeniu ciągłym, tak, bo nie mogą zejść poniżej średnicy atomu, powiedzmy, ale w takim przybliżeniu ciągłym mogą mieć absolutnie od minimum do absolutnie maksimum. Oczywiście no, w praktyce to jest ograniczone wielkościami naczynia, ale okej. Więc mamy taką korespondencję między tymi dwoma regionami. Co jest ciekawe, w konformnej teorii pola nie ma grawitacji. Więc mamy z jednej strony teorię, w której dominującą siłą jest grawitacja. Co więcej, to jest też ważne, to jest teoria słabo oddziałująca, którą relatywnie łatwo się rozwiązuje. Po drugiej stronie tej korespondencji mamy teorię, która oddziałuje bardzo silnie, którą bardzo trudno rozwiązać ze względu na wszystkie te powiązania, bo to, że nie ma odległości, oznacza, że każdy atom z każdym oddziałuje z bardzo dużą siłą. Więc to jest taki układ bardzo silnie, jak to mówimy, sprzężony, w którym nie ma grawitacji. Więc dominuje elektromagnetyzm. Więc to jest też taki z filozoficznego punktu widzenia interesująca rzecz, że to jest znowu to powiązanie grawitacji i elektromagnetyzmu przez właśnie tą korespondencję Maldaceny. I tak jak mówiłem, to według mnie jest jedno z najważniejszych odkryć, które nam przyniosła teoria strun i które się w tej chwili się stosuje. Jako przykład mogę podać właśnie to, co w tej paczce, którą pokazywałem tutaj wcześniej, trochę jest opisane, Strange and Stringy, tak? Ja czytałem, najpierw czytałem jakby naukową wersję tego artykułu, bo to jest Scientific American, czyli to, co u nas mamy, świat nauki, to jest tłumaczenie Scientific American. Więc to jest takie bardzo, na bardzo popularnym poziomie. I w tym naukowym artykule jest właśnie podejście tego typu zastosowane do tak zwanych dziwnych metali. Tak to się nazywa. To jest właśnie faza materii, można powiedzieć, w której mamy do czynienia właśnie z konformną teorią pola, można powiedzieć. To jest bardzo silnie oddziałująca teoria do tego stopnia, że jak poświecimy światłem na coś takiego i będziemy chcieli zbadać, żeby coś wyleciało, jakieś elektrony, jakieś cokolwiek, nic nie zdarzy się. Po prostu elektrony tak się nie oddziałują, że spektroskopia
no, fotoemisyjna nie daje żadnych rezultatów. I jakby to jest metal, mówimy, że to jest metal, ponieważ dobrze przewodzi prąd, ale normalne metale są rozumiane w kategoriach tak zwanej cieczy Fermiego, która jest bardzo dobrze zrozumiałą teorią i po prostu, ale ona zupełnie do tego nie pasuje. Więc to była przez długi czas zagadka, jak to się w ogóle dzieje, jak to działa i tak dalej. Niby metal ma takie dziwne właściwości, właśnie dlatego nazwane dziwnym metalem. I właśnie Subir Sajdev, autor tej pracki, zaproponował takie podejście właśnie przez analogię właśnie tą ADS-CFT. Weźmy ten dziwny metal i spróbujmy go opisać przez struny i czarne dziury w paradygmacie przestrzeni anti-de-Sittera. No i całkiem nieźle to wychodzi. Okazuje się, że całkiem fajnie to działa. Ale jest jeden minus tego, bo on otrzymał rezultaty, które już były znane tak naprawdę. Philip Anderson otrzymał te same rezultaty jakby z takiego zupełnie podejścia od teorii materii skondensowanej, chociaż tak naprawdę jak ja się temu przyjrzałem, to jest takie, no, nie do końca. Tam, to nie jest zbyt rygorystyczne podejście. Dzięki teorii strun to można policzyć niemal na palcach, więc to naprawdę klasyczne podejście to są strony i strony i strony obliczeń. Stosując właśnie to podejście od teorii strun, praktycznie na palcach to można policzyć. To naprawdę ja byłem pod wrażeniem. No jeśli chodzi o supersymetrię, no to wydaje mi się, że proces postulowania supercząstek no jest poniekąd analogiczny do antymaterii, prawda? Że antymateria też we wszechświecie istnieje w bardzo nikowych ilościach, przynajmniej tak, no, relatywnie. I też była to pewna wątpliwość, dlaczego w ogóle wszechświat istnieje. Dlaczego na przykład materia nie anihilowała się z antymaterią, tak? Skoro nie, dlaczego jest tylko materia w zasadzie, tak? No, oczywiście są zjawiska fizyczne, gdzie jednak antymateria występuje, ale no to są bardzo jakby minimalne jednak w skali całego kosmosu ilości tej antymaterii, którą obserwujemy jednakże we wszechświecie. No więc tutaj, jeśli chodzi o supercząstki, cząstki supersymetryczne, no to w tym momencie też to, że ich nie widać, no nie jest jakby czymś nowym. To znaczy takie zjawisko nie byłoby czymś nowym. Rzeczywiście można założyć, że była supersymetria i w którymś momencie jakaś klasa cząstek po prostu no, wyparowała, rozpadła się, nie ma ich. Chociaż oczywiście jakieś ślady po nich powinny pozostać. Oczywiście część fizyków rozmiłowanych w teorii strun no szuka jakby wyjaśnienia między innymi w czarnej materii, tak? No bo tutaj warto podkreślić, że większości materii i energii wszechświata nie znamy. Znamy bardzo mniejszościowy ułamek materii i energii, więc wciąż jest szansa, że na przykład cząstki supersymetryczne okażą się jednak istniejące, tak? Nie zostało to jeszcze przebadane, z czego składa się czarna materia i czarna energia. No więc tutaj wydaje mi się, że ciężko jakby zamknąć tą drogę, zważywszy na zjawiska analogiczne. No jeśli chodzi o antymaterię, no to promieniowanie tła, o czym mówił u nas kiedyś Zbyszek Kołaczkiewicz, no potwierdziło jakby tą tezę, że po prostu no, ta pierwotna jakby struktura wszechświata, zanim on uległ ostrej ekspansji, tak, była niejednorodna. Tak? Najprawdopodobniej była niejednorodna na zasadzie zjawisk kwantowych, przez co po prostu część materii anihilowała z antymaterią, ale nie wszystko, tak? Bo to nie było jednorodne, dzięki czemu mamy materię. Chociaż prawdopodobnie i tak większość materii też uległa anihilacji, tak? No ale coś jest, prawda? No, no wiemy, że coś jest, bo w tym czymś żyjemy, z tego czegoś się składamy, tak? Więc w jakimś sensie ta teza o tym, że po prostu wszechświat był niejednorodny i część materii wygrała z częścią antymaterii, nie było tego tyle samo, no jakoś tam już jest w zasadzie
po części przynajmniej potwierdzona obserwacyjnie, tak? O tym mówił nam Zbyszek i dlatego tak bardzo się ekscytował nad tymi doskonałymi obserwacjami promieniowania tła, które już w zasadzie rozwiązały problem, tak? W zasadzie dały odpowiedź. Więc tutaj, jeśli chodzi o cząstki supersymetryczne, no to absolutnie bym tego nie zamykał, tego tematu, tak mi się wydaje przynajmniej. No druga rzecz, tutaj właśnie od strony estetycznej, jako że występuję tu jako muzyk, więc odwołuję się do estetyki, też no, po części chciałbym zauważyć, że teoria strun jest jakby rozwinięciem bardzo prostego postulatu Pitagorasa, tak, że jest muzyka sfer, tak, że wszystko składa się z bardzo prostych elementów, które są w jakimś sensie muzyką, tak. Więc ogólnie teoria strun, chociaż no wiadomo, że te drgania to nie jest muzyka, tak, ale... No, ale jest jakimś... Ani struny nie są strunami. No tak, ale jest w jakimś sensie to, że wszystko, wszystko wyjaśniane jest właśnie przez jakieś drgania, proporcje i tak dalej, no jest w jakimś sensie mimo wszystko rozwinięciem tej takiej estetycznej, filozoficznej idei Pitagorasa, która była zupełnie no, swobodną ideą, bo on przecież nie miał żadnych narzędzi do badania wszechświata. Tym niemniej, jak wielu greckich filozofów tego okresu, no miał znakomite, bardzo ciekawe intuicje. No więc tutaj właśnie ten postulat estetyczny Pitagorasa, który odnajdujemy po bardzo dalekiej drodze naszej cywilizacji, naszych odkryć naukowych, naszego rozumienia wszechświata, który znów powrócił, czy też próbował powrócić w teorii strun, no jest to jakaś ogromna atrakcja dla naszych tradycji wzrostu, rozwoju idei ludzkich, myśli ludzkich i tak dalej. No druga rzecz oczywiście, no to jak zobaczymy wszystkie przełomowe odkrycia, przynajmniej jeśli chodzi o kosmologię, także nie wspomnę tutaj o Darwinie, no to każde z tych odkryć było ogromnym przewartościowaniem tego, co wiedzieliśmy o rzeczywistości. Tak? Pierwszym takim wielkim przewartościowaniem, które nastąpiło niezależnie od siebie w różnych epokach, poczynając od epoki helenistycznej i adekwatnej jej epoki w Indiach, czy też nawet wcześniejszej, od cywilizacji arabskiej i kończąc na Koperniku, tak? No to było no, teoria heliocentryczna, tak, że Słońce jest w środku, a nie Ziemia jest w środku, tak jak się wydaje. Tak? To już było ogromne przewartościowanie. Tak? Następnym wielkim przewartościowaniem była oczywiście fizyka newtonowska, do dzisiaj jednak podziwiana za piękno wzorów, właśnie za estetykę tych bardzo starannych i znakomicie dobranych równań newtonowskich, które nadal działają no, w takiej skali, gdzie po prostu nie jest potrzebne rozwinięcie teorii Einsteina, znaczy Newtona o szczegóły, o zjawiska, których on już nie przewidywał, które są obecne w fizyce einsteinowskiej. No i właśnie kolejne takie rozwinięcie, przewartościowanie wszystkiego, no to jest oczywiście fizyka Einsteina. No bo to jest niesamowite odkrycie mówiące, że energia i materia są w zasadzie jednym bytem, tak? I przestrzeń i czas są jednym bytem, tak? Że energia i materia i przestrzeń i czas też są jednym bytem de facto, są ze sobą powiązane, wspólnie ze sobą reagują, tak? I kusi to aż, żeby jedno przekładać na drugie, tak? Żeby szukać właśnie jakiegoś elementu całkowicie wspólnego, zarówno dla czasu, dla przestrzeni, w sensie trójwymiarowym, czyli w sensie potocznym, w sensie stół, tak? Jak i dla energii i materii, tak? No i tutaj jakby no, teoria strun była jedną z takich dróg, żeby szukać jakiejś takiej zupełnie jednoczącej, wspólnej idei do tego wszystkiego. Tak, żeby to lepiej przedstawić na bazie jakiegoś wyobrażenia, no to idąc wprost za fizyką einsteinowską, tak? Czyli za tą fizyką, która idzie w stronę geometrii, jakieś, no powiedzmy, nie jest to do końca geometria, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Takiego po prostu geometrycznego wyrazu rzeczywistości. Ciągłego przede wszystkim podejścia. Tak. Nie kwantowego. No to wyobraźmy sobie, że de facto czas, który upływa, taki nasz potocznie rozumiany czas, że jest chwila obecna, jest przeszłość, jest przyszłość, tak? Że my żyjemy w jakimś czasie, że my się rodzimy, że my się starzejemy, że my coś, nie wiem, przeżywamy i to przeżycie się kończy. No to jest tylko złudzenie, tak? To jest tylko pewnego rodzaju złudzenie w takim sensie, jak mamy jakieś błędy percepcji dotyczące tego, że się boimy węży, tak? Bo mamy jakiś instynkt, żeby bać się węży, nawet jeśli one nie są jadowite, albo że nam się wydaje, że jakaś lina w krzakach to jest wąż, tak? Czyli w jakimś sensie przeżywanie czasu, coś dla człowieka no, bardzo podstawowego, no, od strony tak filozoficznie pojętej fizyki einsteinowskiej jest złudzeniem, tak? No bo jeśli można zrozumieć fizykę einsteinowską tak, że czasoprzestrzeń po prostu stanowi czterowymiarowy blok czegoś, tak?
i czas jest tylko takim przypadkowym, czas w potocznym tego rozumieniu słowa, czas przeżywany, jest tylko takim zupełnie umownym, potocznym i de facto nieistniejącym, bo nikt nie zna chwili obecnej, promykiem światła na tym bloku, tak? Jakby ten blok był omiatany jakimś światełkiem, tak? Czyli że jest tu też mocny determinizm tej teorii, tak? Że w sumie przyszłość i przeszłość mają podobne równania, są symetryczne, tak? Więc nie można mówić, że przyszłość jest czymś bardziej niepewnym niż przeszłość, tak? I dlatego Einstein był tak bardzo zły na fizykę kwantową, która mu tutaj poprzez swoją chaotyczność, przypadkowość różnych rzeczy, nielinearność, no burzyła całkowicie jakby tą wizję. Natomiast z kolei teoria strun jest próbą powrotu do tej wizji Einsteina, w tym sensie takim filozoficznym, tak? I wydaje mi się, że chęć odkrywania teorii strun wynika między innymi z tego, że naukowcy spodziewają się, że następne odkrycie też musi być niesamowitym przełomem, tak? Że to nie może być byle co, doklejenie czegoś do czegoś, tak? Dodanie jakiegoś drobnego elementu, tak? Że to jest po prostu za mało, tak? Że trzeba czegoś naprawdę spektakularnego. Dlatego teoria strun nadal się mimo wszystko trzyma, chociaż wiele razy była zagrożona. I to rzeczywiście jest niesamowity ewenement, że teoria strun, która de facto nigdy nie została w pełni opisana, sprecyzowana. Raczej mówi się o odkrywaniu samej teorii, nie tyle o odkrywaniu rzeczywistości, tylko o odkrywaniu teorii, o odkrywaniu równań, które pasują, tak jak Mariusz wspomniał, inne dopasowanie tych równań, ale wcześniej no właśnie te masy podstawowych cząstek elementarnych, tak, które były zupełnie przypadkowe, tak, one były kompletnie niezrozumiałe z perspektywy no nie odwołujące się do bardzo śmiałych teorii, tak? To były jakby takie masy no, wzięte zupełnie z powietrza, tak? Nie mające między sobą żadnych powiązań i tutaj dopiero właśnie teoria strun, to Wenecjano chyba, tak? Była w stanie jakoś tą, znaleźć jakąśkolwiek relację matematyczną, tak? Między masami podstawowych cząstek elementarnych, tak? Zwłaszcza tych później odkrywanych. Dobrze mówię? Nie elementarnych, rozumie się te bozony, mezonów w sumie, które ja wspomniałem, tak. Tak, mezonów, tak. No więc jest to jakby pewna przesłanka, że ta teoria być może jest prawdziwa, ale nie wiemy w ogóle, czym jest ta teoria, tak? I to jest niesamowite, to jest śmieszne, ale oczywiście tłumaczy się to tym, że no, ta teoria jest na tyle skomplikowana, że de facto nie dysponujemy taką matematyką, taką wiedzą, żeby w pełni odkryć tą teorię, którą po prostu jakoś tam kawałek po kawałku oglądamy, tak? Stąd M-teoria też jest po prostu pojmowana jako różne spojrzenia na to samo, no co nie jest takie absurdalne, jeśli myślimy sobie o rzeczywistości 11-wymiarowej, tak? No to jako istoty 3-wymiarowe pozornie w naszych umysłach, a 4-wymiarowe faktycznie, no tym niemniej do 11 wymiarów się nie zbliżamy, tak? Więc tutaj w tym momencie no jest to w jakimś sensie zrozumiałe, że taka złożona wielowymiarowa teoria też nam się objawia jako obiekt wielowymiarowy, czyli jakby w różnych ujęciach, tak? W różnych zrzutach, ale nie ma jakby tego centrum. Bo żeby to centrum znaleźć, no to trzeba też pomyśleć wielowymiarowo, tak? A no my nie możemy tak pomyśleć, aż tak wielowymiarowo. Także to jest niejako bardzo atrakcyjne od strony, no nie wiem, jakoś filozoficznej, tak to można powiedzieć, nie? Tymczasem doszło do innego wielkiego przełomu w nauce, czyli zostały odkryte bozony masy, tak? To też jest niesamowite, ale ja do teraz nie rozumiem, jak to się ma do bozonów grawitacji, bo no, według teorii einsteinowskiej grawitacja jest powiązana z masą, tak? To jest jakby w jakimś sensie to samo, tylko w różnych aspektach. Więc pytanie, czy to ma jakiś związek i w ogóle jak to jest. No, mówiliśmy o tym sceptycyzmie, kłopoty z fizyką. To była taka książka popularna naukowa Liz Molina, naukowca bardzo śmiałego w swoich hipotezach, który między innymi zainspirował Richarda Dawkinsa, jednego z naszych ulubionych ateistów. No tym, że wszechświatem, znaczy raczej prawa fizyki razem z wszechświatami mogą ewoluować, tak? I to by tłumaczyło, dlaczego istnieje wszechświat, w którym są żywi ludzie. Inne wytłumaczenie to jest po prostu ogromna ilość wszechświatów, tak? Gdzie po prostu no wszystko w pewnym momencie staje się możliwe, tak? Jak tutaj jest 10 do 500, tak? Wszechświatów zbliżonych na sprawach fizyki, no to nie trudno sobie wyobrazić, że w takiej liczbie są możliwe takie dokładnie dopasowane pod życie na Ziemi wszechświaty i też inne, pod zupełnie inne formy, twory i tak dalej. Po prostu duża ilość możliwości daje bardzo dużo.
No Lis Wallin stworzył taką hipotezę, w ogóle teorię strun też się tak naprawdę powinno nazwać hipotezą, prawda? Taka jest prawda. Lis Wallin też stworzył bardzo ciekawą hipotezę, tylko no też zupełnie jakby bez podstaw eksperymentalnych, doświadczalnych. No właśnie, że prawa fizyki poprzez pączkowanie wszechświata, być może poprzez czarne dziury, mogą ewoluować, tak? Że jest to po prostu taki proces, który stwarza coraz bardziej stabilne wszechświaty, o coraz bardziej stabilnych prawach fizyki. Trochę nie wiadomo, co miałoby być tym czynnikiem selekcyjnym, prawda? Dokładnie, dokładnie. Więc to jest zupełnie zwariowana teoria, więc ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem Lis Wallina. I tą jego książkę Kłopoty z fizyką no odczułem jako jednak troszeczkę złośliwą, bo wydaje mi się, że jednak no nie czeka nas proste rozwiązanie i prosta unifikacja wszystkich praw fizyki. Są takie teorie na skróty, że o, zobaczcie, tutaj mamy taki prosty myk i wszystko gra, ale w pewnym momencie one się okazują błędne, tak? Bo po prostu no teraz czeka nas krok dalej i naprawdę musimy pomyśleć staranniej, żeby tak jednak trudnych dla naszej wyobraźni teorii jak fizyka kwantowa, jak wszystkie teorie opisujące fizykę kwantową i jak fizyka einsteinowska, pójść dalej, tak? No, fizyka einsteinowska w jakimś sensie nie jest trudna, ale jednakże całkowicie zaprzecza naszej intuicji, tak? Tak samo fizyka... I tak samo teoria strun też. Kwantowa. Czy supersymetria może być uważana jako materia, antymateria, tak? Jak coś takiego? No według mnie to jest jednak, to są jednak różne rzeczy, bo o ile jak materia się spotyka z antymaterią anihilują, to nic mi nie wiadomo o czymś takim jakby, to, czy to jest możliwe w przypadku partnera i superpartnera. No raczej nie, ponieważ partner i superpartner to są różne byty, one mają różne spiny. Jeden jest składnikiem materii, można powiedzieć, fermionem, drugi jest tylko jakimś oddziaływaniem, tak? Więc jakby z takiego punktu widzenia trzeba by się odnieść, że no, one mają wypadkowy spin, który nijak nie zgadza się z możliwością anihilacji. Można też w ten sposób to powiedzieć, tak? Tak, natomiast no, ja nie widzę w tym zbytnio problemu. No okej, okay, no może tak być, że to jest bardzo popularna idea tak zwanej spontanicznie złamanej symetrii, o której pewnie wielu z Państwa słyszało. To jest kolejna rzecz, która się wywodzi oczywiście z teorii materii skondensowanej. Z formalizmu Ginzburga-Landaua, który polega na tym, że jakby równania, czyli można powiedzieć prawa natury, są symetryczne, ale to, co łamie tą symetrię, to jest realizacja jakby świata, tak? Jedno to jest prawa natury, które rządzą światem, a drugi to jest świat, który może spontanicznie złamać tą symetrię, dlatego że stan, który jest symetryczny, jest po prostu niestabilny. To można sobie wyobrazić, jak jest tak zwany, to się obrazkowo mówi, potencjał meksykańskiego kapelusza, tak? Mam tutaj kiwanie głową, więc oznacza, że niektórzy słyszeli. Więc jak mamy taki kapelus meksykański, tak? To on, tak, czy sombrero. To nie jest taki kapelusz, jaki my znamy trochę z Europy, typu Fedora, że ma wgłębienie na ten, tylko jest taki spiczasty, tak? Więc jak postawimy na tym jakąś kulkę, no to ona nam się zaślizgnie. No musielibyśmy naprawdę idealnie w centrum symetrii ustawić, żeby ona stała. Każde drobne dmuchnięcie wiatru, tak, czy mówimy fluktuacja, nam zburzy tą symetrię i pojawia się stan, który jest niestabilny. I między innymi na tym polega zresztą mechanizm Higgsa, który daje nam masę. To jest też totalny analog do teorii nadprzewodnictwa znowu. Więc no, te analogie... Sam jest bezmasową cząstką, tak? Higgsa jest masowy? Ma masę? Tak, tak, tak. Z początkową jakoś? Tak, tak. Ale... Ma nawet całkiem sporą z tego, co tak? Ale bozon Higgsa to jest właśnie, jego można rozważać... No,
można rozważać, to jest po prostu tak zwany bozon Goldstone'a, który się bierze dokładnie z łamania symetrii, ze spontanicznego łamania symetrii. Jak mamy symetrię, która jest ciągła, typu na przykład symetria obrotu, tak? Jak mamy kulę i to ona jest symetryczna względem dowolnie małego obrotu. Mówimy, że to jest symetria ciągła. Jak taka symetria się łamie, pojawiają się tak zwane mody Goldstone'a, czy my to znamy właśnie z teorii materii skondensowanej. Postulat jest taki, że takim modem Goldstone'a jest właśnie bozon Higgsa, który się bierze właśnie z tego spontanicznego łamania symetrii, bo jakby model standardowy jest symetryczny, tam nie ma masy. Masa się pojawia właśnie jako złamanie symetrii. Okej, więc to jest taka bardzo popularna koncepcja, więc można sobie wyobrazić, że wszechświat, kiedy powstał w stanie, który był symetryczny, ale ta symetria została po prostu złamana przez fluktuacje kwantowe, tak? I pojawiła się właśnie ta asymetria, że mamy cząstki, a nie mamy ich superpartnerów, bo one się okazały niestabilne, po prostu przez to złamanie symetrii. Ja nie mam z tym problemu, tylko mówię właśnie, że no, musi być ten supersymetryczny partner i do tej pory nie został on znaleziony. Ja przypomnę, że ta teoria ma co najmniej, powiedzmy, no ciężko tak dać dokładnie, no Veneziano to jest rok 68, ale wtedy jeszcze nie było koncepcji supersymetrii, gdzieś w latach 70. później supersymetria została wprowadzona, czyli to jest jakieś 40 lat, tak? Od 40 lat nie znaleziono żadnej cząstki. Ja dam przykład. Einstein, kiedy sformułował teorię względności, to był 1915 rok, w 1919 zdaje się, czyli 4 lata później, było pierwsze potwierdzenie, tak? Tak. Natomiast no, po 40 latach nie mamy tego i czekamy. Oczywiście no, tutaj można przytoczyć Briana Greena, no, ja się trochę z nim zgadzam, to jest taki bardzo, bardzo znany popularyzator teorii strun, który siedzi w tym od lat 80. Praktycznie, który mówi, że po prostu no, teoria strun jest niesłychanie ambitna, bo faktycznie długość struny szacuje się, że to powinno być w okolicach długości Plancka. Może nawet poniżej, chociaż właśnie problem polega na tym, że nie ma sensu mówić o wielkościach, które są poniżej długości Plancka. Dlatego, żeby próbkować tego typu krótkie rozmiary, potrzeba niesamowicie wysokoenergetycznych cząstek, ponieważ no, długość fali, która jest potrzebna do tego, żeby próbkować tak krótkie dystanse, jest związane z dużym pędem, więc z dużą energią. I de facto sama koncepcja długości Plancka to jest, można powiedzieć, mieszanina stałych natury, która wynika właśnie z tego, że to jest absolutny limit. Jak mamy tak masywną cząstkę, że po prostu ona wytworzy nam czarną dziurę, no to nie da się próbkować mniejszych odległości. Więc to jest absolutny limit. Więc można powiedzieć, jak Sheldon Glashow swoją drogą ironicznie powiedział, że teoria strun jest bezpieczna i się nie da obalić po prostu, bo nie da się tak krótkich dystansów próbkować. Aczkolwiek to jest też interesująca rzecz, że naprawdę długość struny jest parametrem teorii strun, więc one mogą być większe i wtedy uda się je zobaczyć. No ale mogą być absolutnie małe, więc to jest ta koncepcja, no nie da się je sfalsyfikować. Można by ją potwierdzić, gdyby struny okazały się większe, duże. Tak jak Jacek chyba wspomniał, że jest całkiem możliwe, że podczas tej ery inflacji, kiedy
wszechświat się nadymał z bardzo dużą prędkością, że tak powiem. Jakaś struna, że tak powiem, została rozdęta również ze wszechświatem. I to są te koncepcie tak zwanych strun kosmicznych. No, gdyby się udało coś takiego odkryć, no, to byłoby bez dwóch zdań. To byłoby potwierdzenie teorii strun. Da się potwierdzić, nie da się niestety sfalsyfikować.